Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie z przestrzeni tutaj naszej fundacyjnej. Znajdujemy się w naszej sali grupowej, w której dzisiaj niestety ze względu na wymogi sanitarne i epidemiologiczne nie może być nas więcej, ale dzięki naszym wspólnym działaniom i Państwa pomocy udało się nam w tym trudnym czasie tego roku prowadzić jakby wiele działań, które były bezpieczne zarówno dla nas, jak i dla naszych podopiecznych. Dzięki tym przecudownym ściankom, dzięki przestrzeni, która jest dezynfekowana. W ciągu tego roku udało nam się dotrzeć do ponad 1000 osób potrzebujących, zarówno osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci. I za to bardzo byśmy chcieli dzisiaj Wam wszystkim podziękować i powiedzieć, że bez Waszej pomocy nie byłoby to możliwe. Bez Waszej pomocy, zarówno tej duchowej, która jest jakoś dla nas bardzo ważna, wszystkich ciepłych słów, które otrzymujemy od Państwa, jak i wszystkich całego wsparcia finansowego, dzięki któremu takie miejsca jak nasze mogą funkcjonować. I dzisiaj chcielibyśmy Państwa jakby z tego miejsca bardzo mocno zaprosić i zachęcić do wsparcia naszej zrzutki. Fundacja znalazła się w takim trudnej sytuacji ze względów epidemiologicznych i całej gdzieś sytuacji, która miała miejsce w tym roku, gdzie jesteśmy zmuszeni wstrzymać nasze działania na początku roku, a wiemy, że tak duża ilość osób, które uczestniczą w działaniach, potrzebuje tego wsparcia jakby niezależnie od tego, co się dzieje. I tak dlatego sobie myślimy, że chcemy jakoś Państwa wszystkich bardzo mocno zachęcić i zaprosić do tego, żeby w różny sposób wesprzeć nasze miejsca. Czy to poprzez jakąś minimalną wpłatę, czy poprzez przekazywanie informacji o naszej zrzutce. Będziemy Wam wszystkim bardzo wdzięczni, bo chcemy, żeby te nasze miejsce, ten nasz wspólny dom budowany wspólnymi siłami, żeby on wytrzymał jakby ten trudny czas pandemii, bo mam poczucie, że w szczególności w tym czasie jesteśmy wszystkim bardzo mocno potrzebni. Będziemy ogromnie Państwu wdzięczni za okazanie nam pomocy finansowej. Dziękuję. Dziękujemy i zapraszamy do nas w tym roku i w przyszłym.